Drodzy Państwo, kolejny zestaw udogodnień i nowości w Inwestorze 2011 jest związany z etapem końcowym przygotowania projektu, czyli z dokumentacją. Pierwszą rzecz, którą Państwo zobaczycie podczas tworzenia nowych widoków czy nowych rzutów, jest opcja tworzenia widoków wszystkich skojarzonych prostokątnych i izometrycznych za jednym zamachem. Jak to mniej więcej mogłoby wyglądać? Jeżeli otworzymy naszą część, określimy skalę, wybierzemy sposób wyświetlania prezentacji krawędzi, to proszę zobaczyć, już podczas tej operacji program pozwala nam na jednoczesne zbudowanie kolejnych rzutów bez potrzeby wykorzystywania osobno narzędzia do tworzenia rzutów prostokątnych izometrycznych. Kolejną rzeczą drobną, która może ucieszyć Państwa, jest nowy sposób wymiarowania. Wymiarowanie mamy łańcuchowe, które pozwala użytkownikowi w szybki sposób utworzyć wymiary łańcuchowe. Drobne usprawnienie, ale na pewno wielu osobom się może przydać. Co więcej, mamy, proszę zwrócić uwagę, wśród filtrów wyboru, poza klasycznymi filtrami, takimi jak wybór części czy priorytet elementu kształtującego, pojawia się nowy zestaw filtrów. Filtrów, które pozwalają na przykład wybrać za jednym zamachem wszystkie wymiary, które są na rysunku, co może pozwolić nam w szybki sposób na zmianę na przykład stylu wymiarowania z jednego na drugi, bez potrzeby kłopotliwej selekcji elementów, szczególnie na bardzo mocno opisanym już rysunku dokumentacji. Kolejny zestaw zmian, które możecie Państwo zobaczyć, to możliwość wykorzystywania rysunków bloków AutoCAD DWG na naszych rysunkach. Proszę zobaczyć, że dzięki temu mamy nową funkcjonalność, która nazywa się Importuj blok AutoCAD. I ta funkcjonalność pozwala Państwu na wykorzystanie istniejących już bloków, które macie Państwo gdzieś zdefiniowane w swoich rysunkach AutoCAD-owych, do tworzenia czy uzupełniania dokumentacji tworzonej w Inventorze. Nie musimy otwierać osobno AutoCAD-a. Od razu w oknie dialogowym wystarczy wskazać rysunek, który nas interesuje. Z tego rysunku wybrać odpowiedni blok. Określić jego skalę, kąt wstawienia. I w tym momencie odpowiednio taki blok zostaje wstawiony, przez co możemy uzupełnić naszą dokumentację o dodatkowe elementy opisowe, czy jakby związane, nie związane bezpośrednio z projektem, a uzupełniające gdyby opis pełen dokumentacji. Co chciałbym zaznaczyć tutaj, że jeszcze jeżeli macie bloki zdefiniowane z atrybutami, to program automatycznie też otworzy okno dialogowe, to pozwoli wpisać odpowiednie atrybuty do bloków, przez co możemy na jeszcze bardziej lepszy sposób wykorzystać funkcjonalność bloków AutoCAD-a przy tworzeniu dokumentacji w Inventorze. Na koniec chciałem Państwu pokazać jeszcze kilka nowości czy udoskonaleń, które mamy w dokumentacji dostępnych. Pierwsza rzecz, którą chciałem pokazać, to jest możliwość pobierania wymiarów modelu, ale w rzucie izometrycznym. Do tej pory mogliśmy to robić w rzutach prostokątnych. Teraz możemy bez problemu wybrać opcję pobierz wymiary, zaznaczyć fragmenty geometrii, które nas interesuje. Z tej geometrii możemy oczywiście dalej wybrać tylko część wymiarów, które chcielibyśmy przenieść do naszego modelu. I takie wymiary automatycznie zostają przez program przeniesione i w rzucie izometrycznym umieszczone. Kolejny zestaw nowości może dotyczyć kreskowania. Jak Państwo wiecie, kreskowanie można było wyedytować, na przykład klikając prawym klawiszem myszy na kreskowanie w naszym rysunku. Żeby zmienić, wystarczyło wybrać inne kreskowanie z listy, no ale tu mieliśmy zawsze problem, że tych wzorów kreskowań nie było aż tak dużo, jakbyśmy mogli oczekiwać. Proszę zobaczyć, że w tej chwili mam opcję wyboru następnego, opcję następne czy inny wzór wymiaru i pojawia się ten przycisk, który nazywa się wczytaj. Tutaj znowuż ukłon w stronę użytkownika AutoCAD-a. Proszę zobaczyć, że możemy wykorzystywać wzory kreskowań utworzone dla AutoCAD-a, czyli w formacie PAD i bezpośrednio wczytywać do inwentora. W ten sposób, jeżeli macie Państwo dużą, bogatą bibliotekę własnych kreskowań tworzonych w AutoCAD-zie, możecie teraz też korzystać z tych kreskowań bezpośrednio w inwentorze. Jak ono będzie to wyglądało? Wystarczy tylko zaznaczyć, wczytać odpowiedni wzór, określić skalę i automatycznie dane kreskowanie nietypowe może zostać wczytane do inwentora. Kolejna nowość dotycząca kreskowania to to, że jeżeli na przykład mamy jakieś teksty, to proszę zobaczyć dany tekst. Gdy przesłaniam nim, gdy najeżdżam na kreskowanie zaczyna oblewać ten tekst.
przez co nie została zamazana czytelność napisu, który chcielibyśmy umieścić akurat na polu kreskowania. I na koniec chciałem Państwu pokazać jeszcze jedną fajną, ciekawą funkcjonalność, którą możecie znaleźć w zarządzaniu. Nazywa się ona zmień odniesienie modelu. Załóżmy, że wykonujemy rysunki detaliczne wielu elementów, które są bardzo siebie podobne. Mamy rzuty utworzone, przekroje jakieś zdefiniowane, część elementów zmiarowane. Chcielibyśmy w tym momencie wykorzystać, nie napracować się zbyt dużo, a mieć nową dokumentację. Mam tu nową funkcję, która pozwala nam wskazać istniejący tą część w naszym arkuszu dokumentacji i zamienić ją na przykład na inną część, bardzo podobną, ale też różniącą się znacznie od swojego oryginału. W ten sposób w ciągu jednego kliknięcia możecie Państwo odtworzyć czy utworzyć nowy zestaw dokumentacji. Część wymiarów, które się odnalazły, zostały przenoszone, część elementów trzeba odtworzyć. Natomiast na pewno jest to duże ułatwienie, nie trzeba od podstaw czy od zera tworzyć nowego fragmentu dokumentacji. To wszystko, jeśli chodzi o skrótowe pokazanie najważniejszych nowości w dokumentacji i zapraszam na kolejną prezentację.